Nalotu Warszawa II. Za chwilę mówić będzie Wacław Sieroszewski, prezes Polskiej Akademii Literatury, dawny żołnierz 1. Brygady Legionów, Beliniak. Żołnierze i obywatele. Jest to czwarta wojna, którą widzę. Trzy wojny, jedną rewolucję widziałem na własne oczy. Muszę przyznać, że ta wojna jest najstraszniejsza ze wszystkich, które widziały moje oczy. Przypomina ona te straszne obrazy, jakie Wells w swojej powieści Marsjanie opisał. Niemcy użyli całej wiedzy, którą nie tylko oni wypracowali, lecz wypracowała ludzkość, całej wiedzy technicznej, wszystkich wynalazków ludzkości, użyli po to, żeby mordować, zabijać, żeby podporządkowywać swojej i swoim interesom i swojej władzy ludzkość. Musimy koniecznie ich zwyciężyć. I zwyciężymy, bo nie może zło triumfować na świecie. Musi triumfować i będzie triumfować dobro. A dobro to przedstawiają obecnie te trzy państwa, które walczą z Niemcami. Francja, Anglia, Polska. One złączonymi siłami zwyciężą te larwy ludzkie, jakimi obecnie są Niemcy. Bo nie są to ludzie, bo uczucia ich są tak okrutnie, tak okrutne i tak lubieżnie okrutne, że nic ludzkiego w sobie nie posiadają. Żeby się stali ludźmi, trzeba będzie ich przeszkolić w ciężkiej służbie ludzkości. Trzeba będzie nauczyć ich, że złym nie można walczyć, że gwałtem nie można rządzić, że musi panować sprawiedliwość, spokój i równość między narodami. Szacunek człowieka dla człowieka, narodu dla narodu, wolność i sprawiedliwość muszą pan zapanować. My jesteśmy przedstawicielami tych dążeń i wykonamy je. W jaki to się sposób stanie, przewidzieć teraz trudno, ale w każdym razie stanie się to inaczej, niż stało się w roku 18, bo Wersal zawiódł nas. Musimy surowsze przedsięwziąć środki, żeby tej zmii jadowitej, jaką są Niemcy hitlerowskie, wyrwać ząb, a powtarzam, Niemców nauczyć człowieczeństwa. Skończyłem, żołnierze. Mam nadzieję, że będziemy walczyć. Ja sam żałuję, że mam 80 lat i nie mogę iść z wami jak dawniej. Mieszkanie moje ostrzelano. Okna wybite, w murach pociski. Nikt z mojej rodziny nie ucierpiał. Jest to najlepszy przykład, że nie każda kula na wojnie tracia. Widziałem nieraz marszałka Piłsudskiego, idącego w roju kul. Jednak został on cały, nietknięty. Raz tylko granat uderzył go w czoło i on na chwilę stracił przytomność pod anielinem. Wzywam was, żołnierze, wzywam was, żebyście zaufali tej wielkiej potędze moralnej, jaką jest Polska, Francja i Anglia, i w imię tej właśnie lepszej przyszłości dla całej ludzkości, za którą walczymy dziś, stawiali mężnie czoło temu najazdowi barbarzyńcy. Skończyły. Przemawiał Wacław Sieroszewski, prezes Polskiej Akademii Literatury, dawny żołnierz 1. Brygady Legionów, Beliniak. Głos zabierze pan poseł Mieczysław Niedziałkowski, redaktor Robotnika. Czemu stąd? Ze spokojną dumą spoglądamy dzisiaj w oblicze prawdziwej Warszawy. To jest Warszawa. Ta sama, która zapisała krwią własną tyle kart najbardziej dostojnych polskich dziejach. Powstanie kościuszkowskie, rewolucja listopadowa, powstanie styczniowe, rok 1905 i rok 1918 i wreszcie rok 1920. I dzisiaj
Warszawa już zdała egzamin. Nie ma rabunku, nie ma żadnej anarchii, nie ma żadnej paniki. Jest karność, jest posłuch i jest rzecz jeszcze jedna, chyba najważniejsza. Ta atmosfera serdeczności braterskiej, która otacza każdego naszego żołnierza i każdego przybysza z okolic okupowanych. Mówię z całą pewnością, że mówię prawdę. Całą prawdę. Jest ciężko. To fakt. To prawda. Ale wódz naczelny ma z pewnością swój plan. Nie może go rzecz prosta ogłaszać. To rozumiemy wszyscy. My tu w Warszawie mamy zadanie specjalne. Musimy obronić stolicę i umożliwić przez to wojsku wykonanie jego zamierzeń. Jeszcze kilka tylko dni. Bo pamiętajcie, rośnie bez przerwy napór wojsk francusko-brytyjskich na wschód od linii Renu. Stany Zjednoczone Ameryki Północnej staną niebawem w jednym z nami szeregu i Turcja otworzy Dardanele. Trzecia Rzesza ma przeciw sobie cały dosłownie świat. Tak wygląda sytuacja ogólna. Bez żadnych różowych szkieł. Bez żadnej blagi. Sytuacja rzeczywista taka, jaka jest. Robotnicy Warszawy. Nazwał was kiedyś Józef Piłsudski najwierniejszymi spośród wiernych. I tym razem nie zawiedliście. Pozdrawiam was imieniem Polskiej Partii Socjalistycznej, imieniem chwalą okrytych sztandarów naszej organizacji bojowej. Dziś jedno tylko istnieje dla was hasło. Wszystko dla wojska, wszystko dla obrony. Pełniajcie nadal wszelkie zarządzenia władz wojskowych i komisarza cywilnego. Zapisujcie się do naszych kompanii ochotniczych w biurze werbunkowym przy ulicy Wareckiej 7 i Długiej 21. Z tych kompanii stworzymy brygadę. PPS pracuje bez przerwy w lokalu robotnika przy ulicy Wareckiej 7 i w okręgowym komitecie Długa 21. Jeszcze kilka niełatwych dni i wygramy. A tych, którzy polegną w boju, tych, którzy padną od bomb rzucanych przez samoloty niemieckie, okryje Polska salunem niezastąpionym. Jak napisał kiedyś Stefan Żeromski przepięknymi słowy prastarej polskiej mowy, okryje ich Polska pióropusem chwały. Robotnicy Warszawy, przypomnę wam naszą dawną, wspólną piosenkę więzienną, która jest całe wasze serce. Na dole dobrą, dole zlą, zostanie wierna swej ojczyźnie, do końca wierna PPS. Armia jest nienaruszona. Z nami jest świat i z nami jest serce ojczyzny.